Panie wójcie, na tych chwilach czekali chyba wszyscy mieszkańcy gminy Węgierska Górka i nie tylko. Mamy bowiem do przekazania bardzo istotne informacje dotyczące obejścia Węgierskiej Górki. Co nowego w tej kwestii? Znaczy, jeżeli chodzi o obejście Węgierskiej Górki, to są same nowe rzeczy. Zresztą było spotkanie parlamentarzystów i samorządowców w poniedziałek u księdza biskupa. Tam była pani Beata Szydło, pani premier. No i na tym spotkaniu pozwoliłem sobie podziękować pani premier za to, że ta droga będzie realizowana. Z tego co wiemy, w poniedziałek zostanie ogłoszony przetarg na realizację tej inwestycji. No i można powiedzieć, że proces inwestycyjny się rozpoczął. Panie wójcie, z pewnością pojawią się pytania po ogłoszeniu przetargu. Kiedy realnie będzie wbita pierwsza łopata w tę inwestycję? Ja myślę, że zresztą tak dzisiaj tu mieliśmy spotkanie z Generalną Dyrekcją, oczywiście ono dotyczyło innych spraw, bo dotyczyło powiedzmy już wykupu gruntów i tak dalej, i tak dalej. Natomiast myślę, że procedura przetargowa, która w tym momencie zostanie ogłoszona, potrwa przynajmniej pół roku, Później jeszcze jakieś odwołania, ewentualne powiedzmy podpisanie umowy, końcówka tego roku, a na pewno przyszły rok to już będą prace budowlane rozpoczęte i będą powiedzmy bardzo ostro kontynuowane. Dziękuję bardzo. Dziękuję bardzo.